to robią globaliści. Nabil, w kilku zdaniach, jaki problem w Syrii? Syria walczy już od 12 lat, od 15 marca 2011 roku walczy o nas wszystkich, o cały świat, naprawdę, i zwycięża. Syria wytrzymuje. Padła Tunezja, padł Egipt, padły inne kraje, Irak, oczywiście. Jeszcze wcześniej. Natomiast Syria wytrzymuje, Syria walczy o nas, o nas. Musiałem kliknąć. A teraz oprócz tego, że były restrykcje i są w dalszym ciągu nałożone restrykcje, to nie słuchajcie tego, że Amerykanie mówią, że my zdejmujemy te restrykcje, tak zwane prawo cesarza, które nałożyły na Syrię, że nie można lekarstwa dla dzieci chorych na raka, nie można wprowadzić. A Syria była producentem leków. Teraz nie ma nawet możliwości komponentów do tych producentów, do tych leków. Do produkcji leków. Natomiast oprócz tego, że są restrykcje, to jeszcze nałożono w tej chwili jeszcze to trzęsienie ziemi, które nawiedziło południowe rejony Turcji, oczywiście północne rejony Syrii, południowe rejony Turcji, to były oddane przez Francję, to są syryjskie tereny, które były oddane Francji przez Francję w 18 do 25 roku 1918 po I wojnie światowej. Francja chciała udobruchać Imperium Otomańskie wtedy i oddała teren, który nie należy do niej. Czyli Iskandaron, Antakya, przecież tam ten kościół prawosławny tam i patriarcha Antakii urzęduje w Damaszku. Także tam na terenach, które są w tej chwili pod zarządem tureckim, nawet 3000 Syryjczyków zginęło z tego powodu. Nie mówiąc o ofiarach na terenie samej Syrii, ponad 2000 osób zginęło. I w tej chwili, do tej pory jeszcze wydobywają żywe istoty spod gruzu. Nie ma sprzętu, nie ma lekarstwa. Szpital akademicki w Aleppo w połowie został zniszczony po prostu z powodu trzęsienia ziemi. Nabil, o co prosimy? Ludzi dobrego serca, prosimy o wsparcie dla Syrii. Wszystkie informacje tutaj pod filmem będą na stronie. Dobrze, to tutaj mamy, dziękuję Wam, że tam ustawiliście. Także mamy tak, ambasadę syryjską tutaj w Warszawie. Jest na Wiejskiej 18/18, też tam zbieramy, też tam do skrytki, tam koleżanka mi dała 20 zł, ja zaraz jej tam wrzucę te do tej skrytki tam w tym na Wiejskiej. Natomiast rzeczy, medykamenty, wczoraj byli u mnie naprawdę bardzo, bardzo fajni ludzie Azerbejdżanu, dziewczyny takie, które chcą zbierać. Zebrały trochę lekarstwa i mamy się umówić, kiedy to mają dostarczyć do budynku ambasady syryjskiej. Będziemy załatwiać transport później i będziemy jechać tym transportem tam do Syrii, sami rozdawać, sami pilnować, gdzie co i jak. Drodzy, wielki apel do wszystkich w Polsce. Wspierajmy dzisiaj Syria, która jest okupowana i potrzeba wsparcia, moi drodzy. Głośmy i mówmy jasno i wyraźnie, że zboczeńcy, globaliści opanowali świat, a chcą pozbawić nas prawa podmiotowego człowieka. I każdy, nieważne jaki jest kolor, jakim językiem mówimy, konwencja praw człowieka obejmuje każdą istotę żywą. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. I dziękuję, Nabil, za to, że jesteś. Zawsze, że wspierasz wszystkie dzieci w Polsce. Ja ci dziękuję za twoją działalność, naprawdę. Wszystkiego dobrego. Oddaję ci za to. Dziękuję bardzo. O, tu kolega. Włączyło się, jak zacząłeś przemawiać, bo tam chwilka przeskoczyło, coś się działo. Ale poczułeś mówić, to wszystko działa. Najważniejsze. Czyli jest. Czyli jest. Kanału pozdrowie Patryka Misia, który zawsze jest. I Patryk, dużo zdrowia, nie zapominamy o tobie. Pozdrawiam Sebastiana w Atenach, chorego na nowo. Pozdrawiam syna Miłosza,
każde dziecko, które jest, moi drodzy, chore, będziemy walczyć o to, żebyście byli zdrowi, żeby były pieniądze na leczenie dzieci, a nie na kupowanie radiowozu do zwalczania ludzi. Pozdrawiam. Walczą ze skutkiem zamiast przyczyną, no nie? Tak, walczmy z przyczyną, a nie ze skutkiem. Tak jest. Długopis? Tak jest. Trzymaj się. Dziękuję wam bardzo. Dużo zdrowia, muszę uciekać. Dziękuję, chłopaki. Nie ma problemu. To jest nasz obowiązek. Jeżeli tylko możemy, to musimy. Dużo zdrowia. Do zobaczenia następnym razem. Oby kiedyś była jakaś przyjemniejsza okazja do spotkania, a nie ciągła farka. Dziękuję, Marcinie. Jeszcze raz przed. Dobrze. Do zobaczenia. Dla Syrii. No, dobra, nie dla ciebie, dla Syrii. W jednej kieszeni. Później. Nabil al-Malazi. Dziękuję. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję. Uważaj na siebie na trasie. Na razie. Jeszcze raz, jeżeli będziemy chcieli nawet w ramach swojego stowarzyszenia, na miarę naszych skromnych możliwości, nie ukrywamy, też się nie przelewa. Ale i tak sytuacja jest lepsza niż tam. My mamy mało i skromnie, oni nie mają nic. Tak, tam nie to mają. To jest ta różnica, żeby ktoś to umiał zrozumieć. Jeżeli coś uda nam się zebrać, jakieś pieniążki albo jakieś potrzebne rzeczy, zgłosić się do ciebie czy na nas. Zadzwonić do mnie, umówimy się, podjedziemy razem do ambasady. Do ambasady u mnie na Facebooku jest. A taka się inna stoczy, czy strona ambasady, czy jak, czy jakaś ta fundacja? Bo taki coś chłopaki zrobili z informacji. O, czy zdjęcie z tą przykładem, to się prześle? I tu wiesz, jakby ten, o, to koledzy to wydrukowali z mojej strony chyba tam internetowej. Myśmy zorganizowali też w Sulejówku, tam gdzie ja mieszkam, tak gdzie ten. I tutaj można ten, dodzwonisz się do mnie i ja wtedy umówimy się albo podjedziemy do ambasady. To możemy zabrać, czy zostawię tobie? To skanujcie, bo ja zostawiam. Ja to zostawiam. Nabil, dziękuję. No ja dziękuję, że jesteś, dziękuję za walkę. Też coś tam postaram się u mnie zrobić. Kontakt wiem, gdzie szukać pod Marcina tym. Cóż. Ani kroków. Słuchajcie, dajcie mi ten namiary na was, ewentualnie, bo ja mam tam gdzieś, ale wyślijcie mi SMS-a, wiesz? To jest numer, tak? Tak, to jest 508. Ach, tu tak. Dobra, albo na tamte. Odezwę się prywatnie tam po live'iku. Nie mam problemu. Dobra, to my napiszemy dokładnie, kto z co jest policjantem. Tak. I dajcie i podjedziemy razem do ambasady tam. W ambasadzie, wiesz, załatwimy. Sami sobie tam najlepiej samemu tam, tak, gdzie jest tam, zero, tam gdzie jest to pewnie tam jest. Bez pośrednika to robić, tak, to jest najważniejsze. Tak jest, tak. Pośrednik jest. Zawsze coś. Wiem, że teraz masz dużo ważnych spraw i obowiązków związane z tą sytuacją. Ale jeżeli miałbyś czas 11 marca, to jest sobota. 30 grudnia 22. No właśnie. U ciebie to jest bez kalendarium, to nie ma już. Dofinansowuje budowę nowego zakładu. 11 marca. Sobota. Dobrze. O godzinie 12 w Bydgoszczy. Ale kasze z gremasy Lewadu. Kwotę 14 400 000. Zadaję pytanie. Robimy marsz. Polak w Polsce gospodarzem. 11. Tak, 11. Nie, to 11 marca. Tak, to jest sobota o godzinie 12:00. No tam trochę przed 12:00. Na zbożowym rynku, na wolnionym rynku. Tutaj wejdziesz. To jest nasze. Czy tutaj będzie na pewno podane wszystko. Ale o 12:00 wełniany rynek przy pomniku Leona Bartoszewskiego. Pomnik Leona Bartoszewskiego. Leon Bartoszewski, nasz były prezydent międzywojenny. Tam się zbieramy. Tak z godzinkę przemaszerujemy przed gość. Przy Placu Wolności będziemy przemawiali. Będę się starał tak przeforsować u nas, żeby
ktoś, kto będzie przemawiał, wspomniał i o tym, i o Syrii. Jeżeli będziesz tylko mógł, daj znać. Przyjadę, no. Z chęcią cię ogłosić i przywitamy. No możemy i z Dziękuję was bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Pozdrowienia dla wszystkich Bydgoszczan. Dziękuję. Ministerstwo Rozwoju i Technologii dofinansowuje budowę nowego zakładu produkcji pasz biomasy owadów kwotą 14,5 miliona złotych. Kiedy? W 2024 roku nastąpi wypłata tego szpalcu. Szanowni policjanci, może nie być na stołówki zakładowe, może nie być na diwla do ścigania przestępców po ulicach tego skarlawego grodu, ale jesteście pod Ministerstwem Rolnictwa, które musi coś o tym wiedzieć. Dlaczego nie produkujemy pasz, nie wiem, spośród krówek pasących się na łódce? Gdzie jest polska trawa? Gdzie jest polski szaf? Gdzie są polskie witaminy rosnące na łąkach? Dlaczego uboga ojca mamy produkować biomasę owadów przeznaczoną na paszę? A jeżeli tak, to dla jakich zwierząt? Dla jakich zwierząt? Co będziemy hodować? Ogranicza się produkcję rolniczą na każdym szczeblu. Spowodowało się brak opłacalności. I zaplanowano, że będą produkowane pasze biomasy owadów. Czytamy dalej. Zarząd spółki zainteresowanej poinformował, że podpisał umowę o udzielaniu pomocy publicznej w formie dotacji celowej ze skarbem państwa. Gratulacje z prawnych działań. Czy ktoś w przestrzeni informacyjnej w Polsce słyszał o tych planach? Co planuje, jakie technologie zamierza rozwijać Ministerstwo Rozwoju i Technologii? To jest jakaś aberracja. To co? Nie. Tych ludzi coś opętało. Trzeba wyznać natychmiast w Jezusie Warszawskim ze stóp zamknikowanych i wyświęconych lekcją Chrystusa. Pojadę już. Niech pójdą tam i ze tej zadumy wyczystego z tych ministerialnych głów. Ludzie, na jakim świecie my żyjemy? To co? Trzymajcie się w takim razie. To zostaw. Ja mam tam tego. Do widzenia. Myślałem, że zdążę pojechać kupić jakieś tam, bo tam jest takie miejsce. Ale... Która jest godzina? Dlaczego nie ścigacie? Do piątek. O, może jeszcze zdążę. Kto to zbadał? Trzymajcie się. Pod badaniami jakimiś, no, publikowanymi Polakom. I teraz kończymy w takim razie. Opublicznionymi, podanymi do dyskusji, tego no, rodzaju kolendarne pomysły. Jeszcze tam chłopaki z Bydgoszczy, jeszcze tam fotografują. Do pustem Boże wyładać szarańczy. Szarańcza przylatywała, żarła no, do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. I był głód. Marcin już pojechał. Takie są formalne koleje. Do usłyszenia, do zobaczenia. To jest Ona jest